Jasna cholera, gdzie ja trafiłem. Wysoki poziom promieniowania. Otwory. Wszystko. Spieprzamy stąd. Cholera. Nie wchodzić. Nie wchodzić w miejsca, gdzie nas nie chcą. Nie. Plus przemęczenie, zombiaki. Dobra, szybka zmiana magazynku. Szybka zmiana broni. Niech nie wstaje, dziad. Teren chyba czysty. No, czas najwyższy na chwilę odpoczynku. Zapalmy sobie szluga. What the... Nie ma to jak życie w zonie, prawda? Witajcie na krótszym kanale. Dużo się działo do ostatniego razu. Zażyję tylko tabletę, bo tutaj jednak ten poziom promieniowania jest niemalże zabójczy, więc może po prostu załyczę sobie wody i to mi troszkę pomoże. Cóż, mój kompan nie żyje. Mój kompan nie żyje. Dużo się podziało, łatwo nie było. A tu jeszcze jest poziom promieniowania. Kurde, anomalie. Gdzie bym nie poszedł, to jest źle. No właśnie, więc podsumujmy ostatnie wydarzenia. Tylko jeszcze jedną szlugę zapalę, bo kurde... Źle ze mną, źle. Muszę pokupić troszkę więcej paczek, bo tutaj na potęgę zużywamy pajeczek. Popadłem w nauk, no powiem szczerze, że im dalej w zonie, tym człowiek po prostu, żeby nerwy opanować, trzeba sobie zakurzyć. Więc podsumowując ostatnie wydarzenia, ja znajduję się teraz w Jupiterze. I wróciłem z Pripeciu, gdzie miałem zadanie zebrać parę próbek, poskakać po różnego rodzaju anomaliach, więc posprawdzałem sobie rzeczy, pozbierałem artefakty i jednej nie zebrałem, bo gdyż albowiem jej nie znalazłem, więc będę musiał do Pripeciu wrócić. Ale robota była o tyle trudna, że natrafiłem na bazę monolitu. Tam zbudowali jakiś mroczny totem i niestety... mój przyjaciel, mój nowy kompan, świeżo, który dołączył do mnie tutaj jako kompan, no cóż, umarło mu się. Nawet nie wiem kiedy, po prostu nagle zostałem otoczony, wkroczyłem w obszar, żeby się porozglądać i jak sprawa ucichła, to zobaczyłem go leżącego za moimi plecami. No właśnie, chwila nieuwagi, chwila roztargnienia, krytyczna sytuacja i umarł. Po prostu umarł. No bywa i tak. Ja tutaj natomiast widzę, że mamy tutaj jakiś artefakt. Ten artefakt znajduje się prawdopodobnie w tym pomieszczeniu, więc będziemy musieli tu wejść, bo ja chcę go, bardzo go pragnę, muszę go zdobyć. W końcu to jest zona i po to żyjemy, żeby zdobywać artefakty. Natomiast plan jest taki, na teraz, na już, dotrzeć do północnej strefy zony, czyli do zatonu. Ej, tu promieniowanie. Muszę się skitrać. Zgaśmy latarkę, bo to jest kuszące dla wielu przeciwników. I przyjrzyjmy się, skąd mi tu łoił typiasz. Nie wiem kto, czy to zombiaki? Zombiaki idą. Ej, to jest zły kąt. Zły kąt. Muszę się dostać do tego artefaktu, ale żeby to zrobić, powinienem oczyścić teren. Mamy dwie strefy. Albo pójść tędy przez rurociąg, o ile to nie jest wyjście z obszaru, albo tutaj spróbować tą drabinką. Być może rozważniejszą opcją będzie spróbowanie z tego dachu. Też miałbym tutaj dogodną pozycję do sprawdzenia terenu. Spróbujmy może się tu westchnąć. Aj, troszkę są... dziurawe te drabinki, ale może się uda. Tylko, że poziom promieniowania jest no, niezadowalający. Oho, nie, tędy nie wejdę, ale przecież mogę środkiem wyjść. Jak najbardziej tylko głupi jestem, prawda? Człowiek sobie lubi utruty. Fuck. Ach, zona nas nie rozpieszcza. Tutaj poziom promieniowania nie jest aż taki zły i mogę dodatkowo pozdejmować przeciwników. Jeden. Drugi. Nie wiem jak stoimy z amunicją. 260. Parę tylko magazynków. Kolejny rodzaj anomalii mi tu będzie strzelał.
Nie chcemy stać centralnie pod tym. Gdybyśmy stali, to śmierć frajerom. Dobra, chyba teren jest oczyszczony. Przynajmniej nie widzę nikogo, chociaż mogą wyjść z różnych stron. Bo wydawało mi się, że tych typiarzy było... Fucking! Jeszcze jeden? Dawaj tu do mnie. Holy fuck. Szybko ładuj tutaj szczekawe w plecy. Udo! Zabandażujmy się. Skąd oni wiedzą, gdzie ja jestem? Niepotrzebnie tyle hałasu narobiłem. Słyszę coś. Chyba tu są. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Słyszę coś z tej strony, z drugiej strony nie. Ajajajajaj, więc teraz jest tym bardziej trudno, że im więcej człowiek zdobył, lepsze wyposażenie, lepszy ekwipunek, więcej człowiek zwiedził, tym mam wrażenie, że zona jest dla mnie surowsza. Nie daje mi spokoju. Gdzie bym nie poszedł, tam albo zgraja mutantów, zombie, generalnie przeciwników. Jeszcze kogoś słyszę. Gdzieś tutaj ktoś tupta. Gdzieś z tej strony. Tylko muszę być ostrożnym, żebym nie trafił jednak na te barachło. Przeładujmy sobie na spokojnie wszystkie magazynki. Troszkę problemem jest ten shotgun, przyznam szczerze, że jego ilość amunicji w magazynku nie jest aż taka, jakbym chciał. Jak się okazuje, że dochodzi jednak do tej konfrontacji, to mam spory problem. Tutaj mamy, widzicie, otwory. Pytanie, czy przy tej anomalii nie znajduje się przy tych anomaliach jakiś artefakt, ale widzę, że nie. Tutaj jest po prostu ogniki świecą. Niemniej jednak uratowała mnie ta anomalia, bo są dwa ciała, gdzie by tutaj wskoczyły do mnie do pomieszczenia, mogłoby mnie już nie być. Więc pozostaje mi tylko i wyłącznie wejść na górę, więc spróbujmy tędy przejść. Może teraz akurat z latarką, bo tu jest dosyć ciemno. Ale nie widzę żadnego wyjścia potencjalnie dobrego. Aha. Tu jeszcze terenu nie oczyściłem. Jeden. Drugi. I cisza. Nie widzę nikogo. Teren wygląda już zdecydowanie na oczyszczony. Już nie wiadomo na jak długo. A jeszcze bardzo dawno nie było emisji. Spodziewam się, że lada moment jakaś emisja mi tu wyskoczy. Okej. Chciałem wejść na dach, aczkolwiek widzę, że nie jestem w stanie. Być może to jest droga w drugą stronę, to znaczy trzeba wejść na sam szczyt, przejść tędy i wejść tutaj na dach, żeby znaleźć jakiś rodzaj staszu. Na pewno tam się skrywa stasz. Okej, natomiast ja muszę wejść do środka, bo tam jest coś, co chciałbym posiąść, czyli artefakt. Więc spróbujmy. Pytanie, czy tędy wlezę? No właśnie, tędy nie wlezę, tu jest zejście. Więc żeby się tam dostać, muszę przejść tą zewnętrzną strefą, czyli tą drabinką, która była gdzieś tu. No okej, pora spróbować. Zobaczmy, czy tędy się dostanę. Martwi mnie tutaj ta elektroanomalia. No ale spróbujemy. Na pewno mnie sparzy, co? Jest ryzyko, jest zabawa, jak to mawiają, więc lecimy z koksem. Trochę mnie tu spiekło, ale jestem już blisko. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych dziur. Nie lubię elektroanomalii, bo te są dosyć zdradliwe. Mimo, że one występują w pewnym obszarze ode mnie, to tak czy siak jestem na nie bardzo wrażliwy. Nie mam zbyt dobrego wyposażenia pod kątem tych anomalii i muszę być uważny. Okej, tu jest skrzynka. Gdzieś w tym rejonie znajduje się artefakt, niemniej jednak widzę, że chyba nie tu. Wiecie co, może jednak wezmę ze sobą spluwę, jakby mi coś wyskoczyło. Zegarek, dobry, Rolex. Takie rzeczy w zonie to są wartościowe. Trzeba uważać na te toksyczne anomalie, bo tutaj można ładnie się pokiereszować. Dobra, tu wygląda ok, a właśnie nie do końca. Nie przyjrzałem się. I artefakt powinien być gdzieś tutaj. Jest. Fontanna. Co to jest? Co to za artefakt? Fontanna.
Letty Shops Time. Otrzymujemy 4 cashbacku. A i tyle czasu tutaj spędziłem na marne. Nie no, zawsze jest to dodatkowe doładowanie, gdybym chciał się pobawić w smelting. Smelting różnego rodzaju artefaktów. A no mimo wszystko jest to troszkę strata. Strata czasu, strata amunicji. Więc no nic. Dobrze, tutaj czysto. Tutaj czysto. Myślę, że już nie będziemy korzystali z detektora. Tylko chcę się stąd po prostu wydostać. I stwierdzić, dokąd iść. Jak to było? Abemus chyba dominę, czy coś takiego. Dokąd zmierzamy, tak? Dokąd mamy pójść? No dobra, czyli... Teren wygląda czysty, promieniowania nie ma. Jestem troszkę głodny, więc wypadałoby zjeść. Mamy możliwość pójścia znowu do naszych chłopaków. Natomiast chyba dla mnie to będzie strata czasu, bo tutaj nie mam już żadnych dodatkowych zleceń. Nie mam też punktów staszowych, ani nic, co tak naprawdę mogłoby mnie tutaj mocno zainteresować. Jedyne co, to powinienem już przejść na obszar do Zatonu. I tutaj będziemy zmierzali w kierunku Living Legend Enclave. Więc musimy dotrzeć tutaj do kanału, więc prawdopodobnie trzeba przejść pod mostem, ale to musimy się przyjrzeć tej strefie. Zanim do tego dojdzie, musimy zabandażować rękę. Trochę oberwałem, więc użyję ten lepszy bandaż. A następnie załyczę sobie tabletkę, która mnie wzmocni na moje wątłe ramionka. I delikatnie będzie mną kąsało i chwiało, ale to nie jest żaden problem. Bo jak tu sobie zjem dobrego gulaszu jeszcze tutaj z zombiaczków, to myślę, że wrócę do sił bardzo dobrze. Co ciekawe, w momencie, kiedy znajdowałem się w Prypeciu, uwaga, w momencie, kiedy byłem w Prypeciu, znalazłem bardzo rzadki artefakt Flame, warty 100 tysięcy rubli i służy do skraftowania najrzadszego artefaktu, jaki występuje w Stalkerze Gamma, w zonie. Myślę, że mam potencjał do tego, żeby ten artefakt zrobić. Co robi? Nie wiem, ale spodziewam się, że będzie ostra rozpierducha. Dodatkowo znalazłem Flash, czyli artefakt, który pozwala mi zrobić tą zieloną kulkę. Nie pamiętam nazwy, aczkolwiek ta kulka sprawia, że dostaję po 50 odporności na radiację, chemię, elektryczność i płomienie. W połączeniu z tymi artefaktami, które mam tutaj, pozbywając się jednego goldfisha i modyfikując pancerz na wspomagany, jestem niemalże niezniszczalny. Więc to będzie mój cel. Tutaj widzę, że oberwałem, kurde, trochę 62. Czy jestem w stanie naprawić ten pancerz? 62. Spieprzyłem robotę. Nie jestem w stanie naprawić teraz pancerza. Trochę zaspałem. Na 62, nie mam jak, będę musiał wymienić coś, na przykład PVC, ale to będę musiał się przenieść do swojej bazy. Okej, okay, a czy pancerz jest ten hełm w stanie naprawić, to chociaż na hełmie zaoszczędzimy. Mamy 78%, czyli potrzebuję coś na 70% i spróbujemy naprawić tym. Wskakujemy na 80 i jakbym wziął taśmę klejącą, bądź nawet to wskoczymy na 100%. I tak też zrobię, tylko muszę pokupić troszkę nowego sprzętu. A jeśli chodzi o pancerz, to jestem w kiepskiej sprawie, bo nie wiem, czy mam wszystkie wymagane komponenty do jego naprawy. Ale ponieważ byłem w Prypecie i znalazłem bardzo cenne artefakty, jestem w miarę przeciążony i zebrałem baterie, sprzęt, no i umarł nam kolega, to z tej wyprawy mogę śmiało powiedzieć, znalazłem jedną bardzo ważną rzecz. Chyba najcenniejszy, jaki jest rodzaj egzoszkieletu. O tak, egzoszkielet to jest to coś, co tak naprawdę chciałem uzyskać. Czy jestem w stanie go zrobić? Nie spędziłem dość dużo czasu, żeby przyjrzeć się temu, jakie wyposażenie jest mi do tego celu potrzebne, ale myślę, że lada moment ten egzoszkielet będzie przeze mnie założony. Więc trzeba wyczekować tej wiekopomnej chwili. Gdy już go będę miał, mogę śmiało, bez obaw, wkroczyć w same serce Czarnobylu.
Dobra, znajdujemy się nad wodą, gdzie tutaj nie do końca wiem, jak jest, gdzie znajduje się przejście. Przejście znajduje się tu, do zatonu. Czy jestem w stanie inaczej przejść do zatonu niż tędy? Nie, muszę przejść tym cholernym kanałem, a to sugeruje, że muszę wleźć do tej badziewnej wody. A to się będzie wiązało z tym, że albo zeżre mnie jakiś rekin, albo inny barachu, które może występować w tej wodzie, no to jeszcze ponadto popieści mnie promieniowanką. Więc cóż, musimy sobie poskakać. I już promieniowanie mocno mi tu skacze. No niestety, ta woda jest mocno zapromieniowana, no nie da się ukryć. Więc spróbuję zmniejszyć mój poziom promieniowania odpowiednio skacząc jak żabka. I tutaj... Op. No, udało się. Aż tak mocno się nie napromieniowałem, a przeszedłem. W tym rejonie nie widzę żadnych fajnych anomalii, które mogłyby skrywać artefakty. Więc zmierzamy delikatnie do zatonu. I tutaj jest siatka, ale udało się. Przechodzimy do zatonu. Tak więc, zaton to jest nowy obszar, w którym jeszcze nie byłem. Co tu będzie? No cóż, lada moment się okaże. Niemniej jednak, powinienem znaleźć dobrego checkpointa, dobrą ostoję, w której mogę się zatrzymać, a następnie zrobić pauzę. Sprawdzić teren, rozejrzeć się, no, znaleźć jakąś dobrą miejscówkę do przenocowania, czyli zabunkrować się, przygotować sobie miejsce do spania, a potem wrócić znowu na farmę. Skoro odkryłem nowe przejście, nową lokację, to jest najważniejszy moment, w którym możemy tak naprawdę wrócić się i zostawić wszystkie towary, jakie mam, pokupić chociażby sprzętu, amunicji, bo tego będę potrzebował teraz bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że właśnie jeżeli odpowiednio się wyposażę, a jeszcze jakby mi się udało zrobić egzoszkielet, no to kurde, hulaj dusza, tak? Możemy się po prostu bawić. Więc witamy w zatonie. Przyjrzyjmy się terenowi. Okej, mamy tutaj jakąś bazę, do której musimy dotrzeć i mamy tutaj jakiś chłopków, więc na razie chyba centralnie będę się udawał na północ, żeby zbytnio tutaj nie tracić czasu, a jeszcze widzę promieniowanie będzie chciało mnie dobić. Reszta obszarów myślę, że... Coś słyszę niebezpiecznego. Reszta obszarów myślę, że sobie zostawię, żeby sprawdzić później. Pierwsza rzecz to jednak zapewnić sobie, wiecie, przeżywalność po prostu. Musimy przeżyć tutaj. Nie chciałbym się wpakować w jakieś gówno. A już widzę, że tego gówna lata tu sporo. Więc muszę być bardzo ostrożny. Tym bardziej, że widzę, że chyba nie do końca będzie tu przejście. Ale może tymi rurami się uda. Tak, jeżeli weźmiemy sobie... Oj, nie to zrobiłem. Nie chcę rzucać moim tłumikiem. Nie daj Boże, nie. Tłumik ma zostać. Tutaj jak rzucę, to gdzie bym nie poszedł... Tu jest anomalia grawitacyjna i to dosyć silna, więc muszę się dostać tu na górę. Pytanie, gdzie jest wejście na górę? Nie widzę tu żadnego wejścia. Oj, nie mówcie mi, że aż taki kawał drogi muszę tędy przejść. Czy tu jest drabinka? Jest drabinka, nie jest aż tak źle. Damy sobie radę. Trochę mną potrząchało, bo jednak nie wypociłem tego, co trzeba było. Mógłbym jeszcze dołem spróbować przejść. Tamtym dołem, tą rzeką. To nie jest też głupie podejście. Tam mamy jakiegoś agenta. Kim ty jesteś, dziadu? Okej, mamy tu mercenari. Nie wiem, jak wielu ich jest. Ale to będzie problem, więc nie chcę na razie z nimi tutaj walczyć. Okej, tam się coś dzieje. Dużo potworów i to ten duży biegacz. Muszę być ostrożnym, pode mną jest anomalia. Tutaj muszę przeskoczyć. To są bardzo niebezpieczne tereny. Jeden krok i śmierć. Szczególnie tu. No nie mówcie mi, że mnie zauważyliście. Kim ty się strzelasz? Okej, ekipa ma jakieś starcie. To nie jest ze mną, całe szczęście. Tam się dzieje walka. Czarodziej walczy z demonem. Myślałem, że oni współpracują ze sobą, a jednak okazuje się, że nie do końca tak jest. Więc dobrze, to jest akurat na mój plus.
Mogę spokojnie sobie przejść niezauważony, nawet gdybym zgasił latarkę, to już w ogóle mnie nikt nie znajdzie. Więc tak też będziemy robili. Przechodzimy do obszaru Preobrażyński Bridge. Wow. Spadłem. Górą i tak bym chyba nie przeszedł, bo tam widzę, jest anomalia grawitacyjna. Muszę przejść dołem, ale nie jestem pewny, czy mogę przejść sobie tak o tędy. Na razie widzę, jest czysto. Tam już nie przejdę, tam już jest dziura. Chyba muszę kucać. Gdzie bym mnie rzucił, to mi tu wyje. Może po drugiej stronie. Gdzie bym... Kurde. Nie, ta anomalia jest złapana górą. Holy shit. Ej, bardzo niebezpieczny obszar. Dobra, zaryzykujemy, co? Tak patrząc po tych liściach, jak latają, ten jest centralnie nade mną, ale może już się uda. Nie, 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 tędy nie przejdziemy. Chyba tutaj przy rurze mogę przejść. Okej. Okay. Ryzykownie, ale przede mną jest jeszcze większe ryzyko. Dobra, już chyba te wszystkie anomalie dokładnie widzę. Mamy sporo zombiaków na czele. Czekają tu na mnie przeciwnicy. Z przodu. Czarodziej. I anomalie. Więc nie mam dokąd pójść. Ach, jak to się uda, zobaczycie w kolejnym odcinku. Na razie.